eksplozji. Wybuch był słyszany w okolicznych miejscowościach. W strefie zagrożenia znalazło się kilkanaście osób. Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby ratownicze i trwa akcja ratownicza. No, dzień dobry. No właśnie słyszałem, że ktoś się do mnie pruje. Ja właśnie niedługo wybieram się na wycieczkę i po prostu takie coś zrobię. To jabłuszko tylko jest. O, to takie jabłuszko, że może być tragedia. Wojnie! W wyniku tego zdarzenia poszkodowanych zostało 17 osób. Z tego 15 osób zostało zaopatrzonych przez zespół ratownictwa medycznego i strażaków. O godzinie 13 Państwowa Straż Pożarna przekazała komunikat, że jedna z poszukiwanych osób nie żyje, a po godzinie 14 poinformowano, że w gruzach znaleziono drugą ofiarę.